Samego rana, cześć kochani, oczywiście mop tu leży, no bo jakby inaczej, jak podłoga z rana taka była brudna. Znaczy się ta część jest troszkę umyta, ale jeszcze raz przemyję. No więc dzień dobry nóżko mała, dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym pięknym dniu. Z cudownym widokiem i zapachem bzu, czy wy uwielbiacie ten zapach, bo ja go po prostu uwielbiam, on tak pięknie, intensywnie pachnie, to jest ulubiony mój zapach. Ten i konwalie. Konwalie też się niedługo zaczną. Będzie pięknie. One są piękne i takie delikatne i pięknie pachną. No i są pod ochroną oczywiście konwalie. A tutaj drugie śniadanie z Akademii Pana Kleksa. I to są musy owocowe. Ale mojej Nikoli na początku miała fazę na niej cały czas mamo kup, a teraz nawet tego nie dojada. Więc już powiedziałam, ostatni raz to kupuję, bo tego nie je, a to nie poleży też kilka dni. Więc to dzisiaj już musi iść do kosza. No bo, kurczę, no 3 dni czy 2 dni, no to jak otwarty mus, no nie może być tak. Dzisiaj był mróz w nocy. Mamy... Ile mamy stopni? Zobaczcie, jak mało, ledwo co nad zerem troszeczkę. Ale w końcu nie wieje, jest ładnie. Wezmę sobie kawę. No i ja mogę powiedzieć, że dochodzi 8, już 2 pralki prania mam wypranego. Oskarek jest w piżamie, jeszcze się nie ubrał. A mnie jak coś przytrknęło w ręku, chyba muszę iść do lekarza, w lewym. To nie jest ramię, ja nie wiem, coś mi przytrknęło w niedzielę, tak, nie mogę ruszać szyją. W ogóle cokolwiek robię, to mnie tak boli. Więc super, cieszę się bardzo. Trzymam go na tej ręce, na biodrze tak naprawdę. Oj, tak. Och, nie mogę ani szyi, ani nic. Coś mi przytrknęło. Robiłam coś w niedzielę przy szafce i tak mi coś przytrknęło. I to nie jest, to jest tak jakby... Nie wiem, od razu takie kucie poczułam. Czy ja coś naderwałam, czy coś. Nie wiem, szyję nie mogę ruszyć. Oj, jak mnie boli. Dzisiaj może mnie to bardziej wszystko boleć. O! Bo wczoraj trochę niunoś, ale mama syka jak miesza. Wczoraj siedziałam za pracą, moi drodzy. Moi drodzy, pora było przykopać ogródek. No ja to zaczęłam robić. Przykopałam tego ziemska, tyle było. Wyrwałam, potem wywiozłam taczki tej trawy. Proszę. Czekaj, mała pudrze, no gdzie po kawie będziesz tutaj? Łyżeczkę. O, dobra. Więc powiem wam, narobiłam się i może to jest spowodowane teraz tym, że mnie bardziej boli. A najlepsze jest to, że boli mnie nawet jak chcę taki głęboki oddech wziąć, taki wiecie. O, to już czuję, jak mnie boli. Ojejku, kochany. Ja nie wiem. A wiecie, ojej, ja wiem. No. O, chyba by trzeba będzie iść. Ojejku, do lekarza, powiem wam. Naprawdę źle mi się źle. Ale pora już, wiecie, ogródkowa się zaczyna. Dzisiaj miałam ambitny plan. Wiecie, ambitny plan, jechać do ogrodniczego, kupić kwiatków jakiś, kupić troszeczkę bratków. Chociaż dzisiaj środa, można byłoby na targ się przejechać, ale ja z nim nie jadę, bo torby, czy tam wózek, on, tłumy, tam nie ma gdzie stanąć. Ja nie lubię takich ciasnych miejscach, gdzie jest pozastawiane z każdej strony, nie da się wyjechać i w ogóle, gdzie kuku masz? I ty masz kuku, wszyscy kuku mają, ale mi to naprawdę boli kuku. Och. Więc pojadę sobie do ogrodniczego i miałam jeszcze kupić ten nawóz. I to rozsypać, żeby trochę to się, wiecie, no i powoli zacząć sadzić, co nie? Muszę zrobić rozsady papryki i arbuza, bo już mi wykiełkowało. I moje goździki właśnie muszę gdzieś tutaj zacząć sadzić, a resztę to kupię sadzonki, tak jak por, pietruszka. Co tam jeszcze? No zobaczymy, jak moja papryka, czy tam różne jakieś takie. Takie ciasta, że dzisiaj nie zrobiłam. O. Dobra, idziemy się ubierać, bo Oskarek jest w piżamie. Ja jeszcze też się nie umalowałam. Dzisiaj jest, wczoraj nic nie nagrywałam, ale trochę zmontowałam. Dzisiaj mamy... który dzisiaj jest dzień? Poczekajcie, od tego zabiegu laserowego będę wam pokazywać co jakiś czas, jak to wygląda. Już zaczęło się robić brązowe i takie stróbki, tak jak ten pan mówił. Więc to wygląda z bliska. Tak, wygląda po prostu jak pieprzyk. Nie wyspałam się, powiem wam, że... Nawet nieźle wyglądam. Podrapana jestem w ogóle na twarzy, bo on mnie podrapał. Mamy brązowe plamki. Widzicie? To wygląda jak pieprzyki znowu. Albo jak jakieś krosty. No, no to tak to wygląda. Dzisiaj mamy dzień. Czekajcie, kartka.
Dzisiaj mamy, proszę Oskarek, musimy, no ale no dobrze rzuciłeś, no to przecież dzisiaj mamy raz, dwa, trzy, czwarty dzień. Czwarty dzień od zabiegu, robią się takie już czuć starczące stróbki brązowe. Pa, pa, ja już mam filtr nałożony, bo pewnie, no pewnie szkoda będzie mi dnia i chyba wiecie, żeby to ziarsko znowu nie zaczęło rosnąć, bo ono jako pierwsze rośnie. Ja zaczęłam to robić dlatego, że dzień wcześniej i w nocy padał deszcz i wtedy ziemia jest miękka i tak się narobiłam, na trzy razy tam poszłam, ale naszarpałam się jak nie wiem co, bo przy pracach ogrodowych dużo jest roboty, nie ma co ukrywać. No niestety albo bym czekała nie wiem kiedy, żeby mi to mąż zrobił, albo sama się wzięłam, więc sobie wzięłam sama, no i teraz tego są skutki, że ja nie mogę ruszyć w lewą stronę, dobrze. Patrzcie jak się przytulę, Nunuś. Patrzcie, jaki to jest piękny widok. Spójrzcie, jak to zrobił wczoraj awanturę, dzisiaj w nocy. Awantura mega wielka była, bo przecież trzeba było przebrać pieluszkę i to była wielka awantura. Ostatnio rzadkość u nas jest taka awantura. Rzadkością są takie awantury, no ale dzisiaj popisał się. Dobra, biorę kawkę, idziemy się przybierać. Jeszcze pościel muszę zebrać, zdjąć tą, co ubrudziłeś keczupem. I co, może się rozruszam i zobaczymy, pojedziemy do tego ogrodniczego, jakieś kilka batków. Nie za bratkami, Oskarek! Nie jestem, ale jakieś białe. Dobra. No, kuku boli, mamy, wie, że nie mogę szyją ruszyć. I to bardzo wolno, bo jakbym miała tak spontanicznie ruszyć szybko szyją, to chyba by mnie tam, nie wiem co, mnie boli, jak ja tyle mam, zobaczcie, tyle. A im bardziej, i czuję, jak mnie rwie. Kurde, chyba trzeba jechać, iść do lekarza. Jak mi nie przejdzie do będziołku, to idę do lekarza, bo nie wiem, czy to ciągnięte jest, nie wiem. Ale ten, ja tutaj nie szarpnęłam szyję mocno. Ja po prostu się energicznie odwróciłam, ale nie jakoś bardzo. No i poczułam takie ukucie, przytknięcie. I to nie jest mój wybity bark, bo bark wybity mam prawy, boli mnie jak oddycham. Użarłam się nad sobą. Ale to jest dla... Dobrze, idziemy, bo będziemy tu gadać. A mój filtr niezmiennie Revox. Oczywiście te hałasy to jest... Oskar podłogę myje mopem bez mopa. Super, po prostu super. Pod makijaż idealnie się sprawdza. Pewnie go znacie. A jeśli nie, to Wam polecam dostępny w Hebe i tylko chyba w Hebe. A może się mylę? No nie wiem, bo ja kupowałam w Hebe, tylko jego minus, że on jest mały, mały, małą pojemność ma, bo on ma tylko, już go mało mam, zobaczcie, on ma tylko 30 ml, no to co to jest, no to co to jest, co nie? Dlatego jak już zamawiać, to najlepiej od razu ze 2-3. Co ty robisz? Co ty robisz? Skarpetki zobacz, masz, jak krasna. Jak krasnal. Zabieraj mi tego mopa stąd. Oskarko! Tak to jest, jak właśnie pomocnika. A najlepiej jak jest promocja. 1 plus 1. Ostatnio było chyba tak, jak zamawiałam. Oskar, zabieraj mi tego brudnego mopa. Proszę, zabierz to, dobra? Dobrze? Teraz będziemy go jeszcze myć, bo też trzeba go umyć. Nakładka się pierze i jego też muszę wyszorować, bo co jakiś czas go myję. Zaraz mi coś zwalisz. Zaraz mi coś zwalisz. No, to wtedy najlepiej się opłaca, bo wiecie, płacicie za jeden, a za drugi macie za darmo albo za pół ceny. No, trzeba pilnować tego. Dobra, bzy, bzy, pięknie pachną, ale zobaczcie, tutaj już coś opada. A Oskar bardzo dba o nie, żeby były poobskubywane. Tutaj widzę, że jedna gałązka już umarła, więc ją wyniosę. Ale Nikola powiedziała, że jak będzie wracać ze szkoły, to mamo urwę ci pięknych bzów, bo to jest druga dostawa. Nikola mi dołożyła. Jak one pięknie pachną, jak ja bym chciała perfumy, żeby one pachniały jeden do jednego jak bzy, jeden do jednego jak konwalie. No, ale pewnie takiego nie ma zapachu. No więc to jest taka moja polecajka, taka, nieraz się pytacie, co używam i tak dalej, no to od razu Wam mówię. Jeden z moich ulubionych filtrów to jest właśnie od Revox. No, szkoda, że on taki mały, naprawdę. No ja bym wolała taką setkę, a nie 30 ml, takie maleństwo. Co do ceny, to... No, dlatego warto na promocjach kupować. Ja staram się, ale jak wiecie, jak czasami czegoś nie mam, a potrzebuję, no to kupię i bez promocji. Ale już widziałam w koszyku, już mam w Hebe kilka rzeczy włożonych, tak samo jak serum z witaminą C i tak dalej, więc trzeba będzie włożyć zamówienie, bo jest promocja na holika, więc żeby zaraz się nie okazało, że nie ma. Co ty robisz?
ty jesteś pomocnik, taki pomocnik, że tak pomaga, żebym miała więcej do roboty. Nikosia przyszła ze szkoły i przyniosła mamie. Zobaczcie, jakiś piękny bukiet, jak pachnie wspaniale. Oprócz tego jakaś paczka. No i kapcie, tak, bo babci zostały, ale już mamy, o coś pospadało. Ale to pięknie pach. Bardzo ładne. Z tą półeczką. Wróciliśmy do domu, ja już się rozbieram, bo oni już się porozbierali. I przy okazji zdążyłam, przyjechał kurier z Rivet, odebrałam paczkę. Jest to koszulka, ale zajrzałam lekko. Zakupy. Mamy futro. Byliśmy w ogrodniczym. W ogrodniczym nie kupiliśmy kwiatków, ale dobrze, że wcześniej mieliśmy tutaj bratki. Oskarek. Dobrze, nie wyciągaj. Nie, synek. Nie wyciągaj. Ja wiem. Byliśmy zaraz... wiatrak w ogrodniczym. Zaraz będziesz pomagał. Zaraz. Nie ruszaj mi kwiatków. Poczekajcie. Powoli. Więc tak. Mamy ogrodniczym. Kupiłam nawóz. W sumie wiatrak. I jeszcze, jak skoro już jesteśmy, to jeszcze tutaj mam. I będziemy kończyć, a resztę, żeby to nie było za długo, bo ja się tutaj trochę nagadałam. Czekajcie, gdzie to mam? Kupiłam jeszcze w ogrodniczym, w ogóle nie było, bratku. Dobrze, że tutaj kupiliśmy sobie, to widzieliście wcześniej, ty tam masz, dostał te kostki. Kupiłam jeszcze patryczkę, czyli będę robić sadzonki. No, będę siać i rukole, bo nie pamiętam, czy mam. I to wszystko jeszcze... Zostaw to, proszę! Jeśli chodzi o ogrodniczy, to wszystko. I teraz ja się z wami już żegnam. O matko droga. Jak ja lubię jeździć sama, ale to jest niemożliwe. Ja się z wami żegnam. Dalsza część w kolejnym vlogu. I do zobaczenia.